Chat GPT zdobywa świat, sztuczna inteligencja. Czy możemy ją zastosować do odpowiedzi na dręczące nas pytania na temat narciarstwa alpejskiego? O tym i o innych problemach związanych ze sztuczną inteligencją odpowiemy w naszym nowym programie. Cześć, tu Tomek Kurdziel z kanału NTN Snow and More. Dzisiaj zajmiemy się tematem zupełnie nowym, a mianowicie zastosowaniem sztucznej inteligencji do odpowiedzi na różne dręczące nas pytania. Zapewne 99% ludności tej planety, która ma dostęp do komputerów, będzie wpisywać głupoty, jak to jest podobnie z wyszukiwaniem zdjęć kotów w telefonie. Natomiast część osób może użyć czata GPT do zadawania pytań na podstawie odpowiedzi tejże sztucznej inteligencji będą budowali sobie jakiś obraz naszego sportu. Z jednej strony jest to bardzo pomocne narzędzie, na przykład, moim zdaniem, na przykład w diagnostyce lekarskiej, no bo mamy dostęp do całej bazy danych, do tysięcy albo milionów, czy nawet milionów przypadków na całym świecie i na przykład na podstawie tego, jak postępowało leczenie, ile osób zostało wyleczonych, a ile nie zostało wyleczonych, można dojść do konkretnych wniosków i podać precyzyjną odpowiedź. Natomiast bardzo często odpowiedzi sztucznej inteligencji na czacie GPT są dosyć mylące. Problem polega na tym, że osoby, które są naprawdę początkujące, które nie mają zielonego pojęcia tak zwanego o nowym sporcie, dla których jest to w tym wypadku narciarstwo, nie potrafią oddzielić ziarna od plew. To znaczy nie potrafią zobaczyć, co jest naprawdę istotne w odpowiedzi i zweryfikować tejże odpowiedzi, no bo nie mają wiedzy. Myślę również, że odpowiedzi czatu GPT mogą być pewnego rodzaju ogniskiem zapalnym w dyskusjach, dlatego że można wpisać jakąś frazę, oczekiwać poprawnej odpowiedzi, a ta odpowiedź może być myląca, no i tym samym może dojść do jakichś nieporozumień towarzyskich. Zobaczmy, dzisiaj zrobimy eksperyment. Ja mam przygotowanych kilka pytań. Na część z tych pytań nie znam odpowiedzi, więc dla mnie również, bo sprawdzał je Michał, więc będzie to dla nas pewnego rodzaju zaskoczenie, dla mnie też. Jest jeszcze jedna rzecz. Robiliśmy pewne eksperymenty, przygotowując się do tego odcinka, już kilka miesięcy temu. I na przykład po wpisaniu frazy dobór wielkości butów narciarskich w czat GPT były wypisane głupoty. Niestety nie zrobiliśmy screena. Wtedy jeszcze czat GPT pisał, że należy wziąć buty narciarskie o numer albo dwa większe, bo trzeba włożyć wełnianą skarpetkę, najlepiej z owczej wełny, bla bla bla. Mniej więcej w tym stylu. Natomiast dziś pisze już coś zupełnie innego, dlatego że czat GPT również się uczy. I na przykład dzisiejsze informacje, które można znaleźć na temat doboru wielkości butów narciarskich, są ze strony Ski Fanatica, na przykład jednego ze sklepów, który polecamy, albo ze sklepu Winsport w Krakowie, drugiego sklepu, który polecamy, jeżeli chodzi o bootfitting, więc ten czat GPT już się nauczył, no i tych fajnych odpowiedzi, które widzieliśmy kilka miesięcy temu, które doprowadziły nas do wybuchu sal w śmiechu, już niestety w necie nie znajdziemy. Jeżeli ktoś ma screeny z tamtego czasu, bardzo prosimy o umieszczenie ich w komentarzach, bo one też mogą być fajne, a więc niewątpliwie jest to jakieś narzędzie, które może nam pomóc, tyle tylko, że jeszcze raz konkludując, czy ono aby na pewno spełni oczekiwania osób początkujących? Moim zdaniem jeszcze nie, choć być może w niedalekiej przyszłości już tak, dlatego że zbyt wiele odpowiedzi jest ciągle jeszcze mylących. Pierwsza fraza. Narty do nosa czy do brody? No i odpowiedź czata GPT. Długość nart zależy od kilku czynników, takich jak poziom umiejętności, preferencje jazdy, styl jazdy oraz rodzaj nart. Jak na razie wszystko dobrze. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi, czy narty powinny sięgać do nosa, czy do brody. Czyli nie wychodzimy tutaj z tej strefy pomiędzy nosem a brodą. Niektóre narty, jak dobrze wiecie, dobieramy w zupełnie innych kryteriach, w zupełnie innych długościach, ponieważ różni narciarze preferują różne długości. Oto kilka wskazówek, które mogą pomóc w doborze odpowiedniej długości nart. Poziom umiejętności.
Jeśli jesteś początkującym lub średnio zaawansowanym narciarzem, zazwyczaj zaleca się narty o długości sięgającej około brody lub nieco powyżej. Krótsze narty są bardziej zwrotne i łatwiejsze w prowadzeniu, co może ułatwić naukę i kontrolę. Styl jazdy. Jeśli preferujesz dynamiczną, agresywną jazdę i często jeździsz na stokach, dłuższe narty mogą być lepszym wyborem. Dłuższe narty zapewniają większą stabilność przy większych prędkościach i lepsze trzymanie na twardych nawierzchniach. Jeśli preferujesz bardziej skrętną, techniczną jazdę, bardziej skrętną, techniczną, no dobra, lepsze trzymanie na twardych nawierzchniach, też można dyskutować. Krótsze narty mogą być bardziej odpowiednie. Rodzaj nart. Rodzaj nart, na których jeździsz, również ma znaczenie przy doborze długości. Narty zjazdowe alpejskie zazwyczaj mają, muszę kawałek przewinąć, zazwyczaj mają długość sięgającą pomiędzy brodą a nosem, w zależności od preferencji jazdy i umiejętności. Natomiast narty do jazdy poza trasą, freeride, mogą być nieco dłuższe, aby zapewnić lepszą stabilność i pływalność w głębokim śniegu. Pamiętaj, że wskazówki są ogólne, bla bla bla, i nie zawsze odpowiednie dla każdego narciarza. Warto skonsultować się z ekspertem w sklepie narciarskim, którzy pomogą ocenić twoje umiejętności i preferencje. No na szczęście jest ten ostatni akapit, który troszeczkę jakby mówi, że nie bierzcie tego wszystkiego, co wam przed chwilą napisałem, mówię w imieniu komputera, tak bardzo na serio, bo troszeczkę te odpowiedzi są bardzo ogólnikowe i mylące. Ale tutaj w przypadku odpowiedzi na to pytanie ja bym powiedział 50-50. Zgadza się częściowo się nie zgadza. Nigdzie nie było powiedziane, że narty mogą być dłuższe niż na przykład wzrost albo jeszcze dłuższe. Nigdzie nie powiedziano, że na przykład narty mogą być jeszcze krótsze w zależności od tego, kto na nich jeździ i po co. Nie bardzo mi się podoba tutaj wytłumaczenie, że jeżeli preferujesz jazdę techniczną, no to narty krótsze. No bo w końcu na przykład taki slalomista, gigancista jak najbardziej preferuje jazdę techniczną, a jednak używa nart bardzo długich. Więc tutaj nasz chat GPT ma jeszcze pole do popisu i musi się paru rzeczy nauczyć. Piszmy dalej. Jaki kąt krawędzi stosuje się w narciarstwie? No dobra. Zobaczmy, co nasz chat GPT powie na ten temat. Kąt boczny w nawiasie. Kąt boczny krawędzi. Jest to kąt między krawędzią boczną narty a płaszczyzną stoku. Powiedziałbym, że ślizgu. W zależności od preferencji i warunków narciarskich typowe wartości kąta bocznego mieszczą się w zakresie około 86 do 90 stopni. Większy kąt boczny, na przykład 88-90, zapewnia lepszą przyczepność na twardych nawierzchniach. Interesujące. Ale może być trudniejszy do skręcania. Mniejszy kąt boczny, na przykład 86, zapewnia lepszą zwrotność, ale może mieć mniejszą przyczepność na twardym śniegu. No jest dokładnie odwrotnie. Jest dokładnie odwrotnie i tutaj chat GPT, powiem wam szczerze, że jestem dosyć zaskoczony, dlatego że to jest dosyć prosta informacja, którą sztuczna inteligencja może łatwo wyczytać z netu. Myślę, że coś poszło nie tak na etapie programowania i został zamieniony. No ale to świadczy o tym, że ta sztuczna inteligencja może popełniać naprawdę dosyć dramatyczne błędy. Punkt drugi. Kąt podkrawędziowy. Kąt krawędzi bocznej, jeszcze raz. Bo pierwszy to był kąt boczny krawędzi, a teraz kąt krawędzi bocznej. Nie bardzo rozumiem różnicę, ale możliwe, że jest. Jest to kąt między krawędzią boczną narty, a płaszczyzną podkrawędziową, dolną. Ok. Typowo kąt podkrawędziowy wynosi, ok, może to się zgadzać, typowo kąt podkrawędziowy wynosi około 0,5 do 2 stopni. To tak jak ja mówię, zgadza się ze mną sztuczna inteligencja. Ten kąt pozwala na precyzyjne i pewne trzymanie krawędzi podczas skręcania jazdy po twardym śniegu. No, akurat ten kąt pozwala na to, że te narty nie trzymają zbyt agresywnie. Więc to jest no, takie troszeczkę nie do końca, ale w miarę. Ja bym to jeszcze nawet powiedział, zaliczam na słabą trójkę. A teraz punkt trzeci. Kąt wierzchołkowy. Kąt krawędzi górnej. Muszę się dokładnie wczytać, bo nie bardzo rozumiem. Na razie nie rozumiem, co to jest kąt wierzchołkowy, ale idźmy dalej.
jest to kąt między krawędzią boczną a krawędzią górną narty, czyli co? To wzorem, to znaczy grafiką na narcie. Typowo kąt wierzchołkowy wynosi około 0,2 do 2 stopni. Ten kąt pomaga w redukcji zacieków śniegu na krawędzi i poprawia płynność skrętów. Chodzi oczywiście o kąt tuningu, czyli podcięcia krawędzi, i on rzeczywiście pomaga w redukcji, poprawia płynność skrętów, natomiast no, nie poprawia zacieków śniegu. Ten zacieki śniegu to jest coś bardzo ciekawe. Zacieków śniegów na krawędzi, okej. Okay. Prawdopodobnie chodziło o tą agresywność trzymania. Ale jest to tak nieprecyzyjne. Spróbujcie postawić się w roli osoby, która rozpoczyna przygodę ze sportem, która jest początkująca, która na przykład mówi, zaoszczędzę trochę na serwisach, zrobię sobie krawędzie sam. Zobaczę, jak się je ostrzy. Wpisuję taką frazę do czatu GPT i otrzymuję taką odpowiedź. No, my jesteśmy w stanie wydedukować mniej więcej, o co czatowi chodziło. Wartości są dobre, a więc można powiedzieć, że mniej więcej chat GPT błądzi gdzieś wokół właściwego tematu, natomiast nie daje odpowiedniej, wystarczająco, moim zdaniem, odpowiednio dobrej odpowiedzi na to, żeby ktoś rzeczywiście mógł sobie takie narty samemu zrobić, albo co gorsza, pójść do serwisu i mówić: dzień dobry panu, chciałbym dzisiaj zrobić kąt wierzchołkowy na jeden stopień. Serwisant albo bardzo mocno się zdziwi, albo parsknie śmiechem. No, nie będzie wiedział kompletnie, o co chodzi. Dobra, są jeszcze dwa akapity. Warto zaznaczyć, że te wartości kątów krawędzi są ogólne i mogą się różnić w zależności od preferencji producentów nart oraz indywidualnych preferencji narciarzy. Wszystko się zgadza. Istnieją również specjalne narzędzia, takie jak ostrzałki do krawędzi, które pozwalają dostosować kąty krawędzi do indywidualnych potrzeb. Zgadzasz. Jeśli masz konkretne preferencje lub potrzebujesz szczegółowych informacji dotyczących kątów krawędzi dla swoich nart, zalecam skonsultowanie się z ekspertem, czyli znowu z człowiekiem. No to rzeczywiście. W zasadzie w odpowiedzi na każde pytanie można by napisać: zalecam skonsultowanie się z człowiekiem. W sklepie narciarskim lub serwisie narciarskim, którzy będą w stanie dostosować krawędzie twoich nart do twoich preferencji i stylu jazdy. No to o tych krawędziach, rzecz o krawędziach, muszę wam powiedzieć, że troszeczkę jestem rozczarowany. Bo chciałbym przy odpowiedzi, jakie kąty krawędzi stosuje się w narciarstwie, chciałbym otrzymać informację, że są dwa takie kąty, że jest kąt jakby ostrzenia z boku i kąt podcięcia od spodu, i że to jest jakby podstawa. Dalej, oczywiście w zależności od umiejętności, preferencji i tak dalej, wiadomo, że odpowiedź automatyczna musi być odpowiedzią, która podaje zakres działania, czyli na przykład kąt boczny 86 do 90. Dobra, okej, mogę się zgodzić, ale tutaj w tej odpowiedzi jest jeszcze oczywiście ten bardzo poważny błąd, że lepsze trzymanie powoduje kąt 90 stopni niż kąt 88, z czym się już zgodzić niestety nie mogę. Co więcej, jest jedna rzecz bardzo niebezpieczna, bo mniejszy kąt boczny 86 stopni zapewnia lepszą zwrotność, ale może mieć mniejszą przyczepność na twardym śniegu, czyli ktoś się mówi: okej, no to ja nie jeżdżę tak dobrze, chciałbym mieć bardziej skrętne narty, zrobię je sobie na 86, no super. To już może być, zaczynamy tutaj zaczepiać o możliwość kontuzji czy jakiegoś nieszczęścia na stoku. No dobra, ale piszmy dalej. Tym razem będzie trochę bardziej humorystycznie. To jestem bardzo ciekaw, jakie odpowiedzi uzyskamy. Jaka czapka na narty? Enter. Podczas jazdy na nartach warto wybrać odpowiednią czapkę, która zapewni ci komfort termiczny i ochronę przed zimnem. Oto kilka wskazówek dotyczących wyboru czapki na narty. Materiał. Wybierz czapkę wykonaną z materiałów termicznych, takich jak wełna merino, poliester lub mieszanki tkanin, które zapewnią izolację termiczną i odprowadzanie wilgoci z głowy. Wyściółka. Zwróć uwagę na wyściółkę wewnątrz czapki. Jak do tej pory nie było jeszcze ani jednego słowa o kasku. No ale dobra. Może być to miękka warstwa polaru lub podszewka z miękkiego materiału, która dodatkowo zwiększa komfort noszenia. Dopasowanie.
Wybierz czapkę, która dobrze dopasowuje się do twojej głowy, ale jednocześnie nie uciska. Dobra czapka na narty powinna mieć elastyczną konstrukcję, która zapewnia dopasowanie bez zbytniego nacisku na czoło i uszu. Ochrona uszu. Warto wybrać czapkę, która pokrywa również uszy, aby zapewnić dodatkową ochronę przed zimnym i wiatrem. No, same ogólniki jak na razie, nic specjalnego. Możesz znaleźć czapki z budowanymi ochraniaczami na uszy lub rozszerzonymi mankietami, które można podwijać. Ale jest perełka. Najpierw jeszcze powiem, bo chcę po kolei, ale już spojrzałem niżej i mam perełkę. Ochrona przed słońcem. Jeśli zamierzasz jeździć słoneczne dni, warto wybrać czapkę, która ma osłonę na przednią część, chroniącą przed promieniami słonecznymi. Możesz również rozważyć użycie kremu z filtrem przeciwsłonecznym na twarz i eksponowane części skóry. Mi się wydaje, że on dobiera też trochę takich... takich rzeczy ogólnikowych, jak nie bardzo wie, co odpowiedzieć. Teraz uwaga. Wygodne napisane jest pod hełmem. Jeśli planujesz nosić kask narciarski, upewnij się, że czapka ma odpowiedni rozmiar i konstrukcję, aby pasowała pod kask i nie powodowała dyskomfortu. Pamiętaj, że wybór czapki na narty zależy od indywidualnych preferencji, warunków pogodowych, stylu jazdy. No dobra. Ważne jest, aby czapka była odpowiednio dopasowana, ciepła i zapewniała ochronę przed zimem. No dobra, no to ja mam tutaj następne pytanie dodatkowe. Czy sugerujące, że wygoda pod hełmem, czy... Czekajcie, muszę to zrobić. Czy pompon pod kaskiem nie będzie uwierał? Jeśli planujesz nosić, przepraszam, ale muszę się napić. To jest. Przepraszam, ale jestem bliski oplucia ekranu, bo jeśli planujesz nosić kask narciarski, to prawdopodobnie pompon na czamce może powodować pewien dyskomfort. Ponieważ może uciskać i ograniczać przestrzeń pomiędzy czapką a kaskiem. Pompony zazwyczaj dodają objętości do czapki, co może utrudniać właściwe dopasowanie kasku i czapki do głowy. Jednak istnieją pewne czapki z pomponami. Przepraszam, ale trudno jest mi się powstrzymać, które są specjalnie zaprojektowane z myślą o noszeniu pod kaskiem. Takie czapki, to znaczy co, kask ma taką... wgłębienie, żeby tam pomponik się zmieścił. Takie czapki zazwyczaj mają mniej obfity pompon i są wykonane z bardziej elastycznych materiałów, które mogą dopasować się pod kaski i nie powodować dyskomfortu. Możesz poszukać takiej czapki, która jest cienka, lekka i wykonana z elastycznego materiału, aby minimalizować efekt ucisku. Słyszycie, Zofu, że wyje tam Michał, bo po prostu jest to rzeczywiście coś pięknego, ale to nie koniec. Jeśli nie jesteś pewien, czy pompon będzie wygodny pod kaskiem, zawsze możesz spróbować przymierzyć czapkę z pomponem w sklepie sportowym, mając na sobie kask narciarski. W ten sposób będziesz mógł ocenić, czy pompon powoduje dyskomfort lub ogranicza odpowiednie dopasowanie kasku. Alternatywnie, jeżeli zależy ci na stylowej czapce z pomponem, ale martwisz się o komfort noszenia jej pod kaskiem, możesz rozważyć zdjęcie pomponu z czapki na czas jazdy na nartach, a następnie ponowne przymocowanie go po zakończeniu aktywności. Pamiętaj, że bezpieczeństwo jest najważniejsze, więc... ważne jest, aby kask narciarski był odpowiednio dopasowany i nie zakłócony przez żadne elementy, które mogłyby ograniczać jego funkcjonalność. No, ja powstrzymam się od komentarza, bo jest to rzeczywiście coś niezwykle... No, humor zeszytów przy tym to mały pikuś. Mamy jeszcze bardziej poważne pytania. Nie mam pojęcia, co ChatGPT. Jeszcze mam dwa takie pytania. Co ChatGPT, żeby już was nie zanudzać, dlatego że proponuję, żeby każdy sobie sprawdził, każdy z dobrych narciarzy, którzy mają o tym pojęcie, żeby sobie sprawdzili, wpisując frazy, no, różne na przykład, które wydają wam się absurdalne, no bo zauważcie, cały czas powtarzam, postawcie się w roli człowieka początkującego, który nie ma o tym zielonego pojęcia, który gdzieś coś kiedyś usłyszał, że narciarstwo jest fajne i że może teraz zobaczy, no, jakie tu narty kupić dla mnie i dla mojej żony Krystyny. Więc fajnie by było, żebyście spróbowali zadawać pytania w tym stylu i zobaczyli, co też ta sztuczna inteligencja generuje, bo ona coraz bardziej będzie ingerować w nasze życie. No ale jeszcze dwa poważne pytania. Ja mam tutaj te pytania napisane, ale...
to też nie chciałbym zadawać pytań banalnych, na przykład, nie wiem, jakie spodnie na narty. No to wiadomo, że odpowie jakimiś ogólnikami, ale coś tam, tylko chciałbym, żeby te pytania były jakby trochę takie wychodzące poza takie absolutny banał. No więc następne pytanie, jak ustawić siłę docisku w wiązaniach narciarskich? Piszę. No dobra, to zaczynam czytać. On jeszcze mi tutaj wypisuje kolejne punkty, ale już tak szybciutko przeleciałem wzrokiem do punktu trzeciego i zauważyłem pewne bzdury, ale dobra. Ustawienie siły docisku w wiązaniach narciarskich jest istotne dla zapewnienia bezpiecznej odpowiedniej reakcji wiązań na siły działające podczas jazdy na nartach. Okej, zgadzam się. Poniżej przedstawiam ogólne wskazówki dotyczące regulacji siły docisku w wiązaniach narciarskich. Informacje producenta. Sprawdź instrukcje dostarczone przez producenta twoich wiązań narciarskich. Znajdziesz tam informacje na temat zakresu ustawień siły docisku dla danego modelu wiązań. Ustal swoją wagę. Wiązania narciarskie są dostosowane do masy ciała narciarza. Ważne jest, aby znać swoją wagę w kilogramach, ponieważ będzie to podstawowe kryterium do wyboru odpowiedniego zakresu siły docisku. No otóż nie. Bo siła docisku będzie zależna wyłącznie od długości podeszwy butów. Rozmawiamy o sile docisku, a nie jest to siła wypięcia wiązań. Są dwie kompletnie inne rzeczy, więc znowu balansujemy na granicy bezpieczeństwa. To jest moim zdaniem absolutnie niedopuszczalne. Skorzystaj z narzędzi. Wiązania narciarskie są zazwyczaj wyposażone w specjalne klucze do regulacji siły docisku. Skorzystaj z tych narzędzi, aby dostosować ustawienia wiązań zgodnie z instrukcjami producenta. Zwróć uwagę na skalę regulacyjną. Wiązania narciarskie mają skalę regulacyjną, która wskazuje zakres ustawień siły docisku. Ustaw skalę na wartość odpowiadającej twojej wadze. Na przykład jeśli ważysz 70 kg, zidentyfikuj wartość skali odpowiadającą temu zakresowi. Konsultuj się z profesjonalistą. No nareszcie coś rozsądnego. Przepraszam. Konsultuj się z profesjonalistą. Jeśli nie masz pewności, jak prawidłowo ustawić siłę docisku w wiązaniach, warto skonsultować się z profesjonalistą w sklepie narciarskim lub serwisie narciarskim. Specjaliści mają doświadczenie w regulacji wiązań i pomogą pomóc w dopasowaniu ustawień do twoich indywidualnych potrzeb. Pamiętaj, że prawidłowe ustawienie siły docisku w wiązaniach narciarskich jest ważne dla bezpieczeństwa i ochrony przed kontuzjami. Błędnie ustawione wiązania mogą prowadzić do zbyt łatwego lub trudnego wyzwalania wiązań w przypadku upadków lub nagłych obciążeń. Dlatego ważne jest, aby wiedzieć, jak prawidłowo dostosować wiązania lub skonsultować się z profesjonalistą, który może ci w tej kwestii pomóc. To jest znowu odesłanie do człowieka. Z jednej strony bardzo dobrze. Uważam, że no tutaj długo jeszcze, myślę, że długo jeszcze, być może się mylę, że będzie to krótko, ale myślę, że długo jeszcze nie będzie wystarczająco precyzyjnych opisów, żeby można było skorzystać z tego, z tych porad w sposób jednoznaczny, w sposób taki, że naprawdę będziemy z tego czerpać wiedzę. No bo jak sami zauważyliście, no jest tutaj trochę różnych bzdur. Częściowo się zgadza. Sprawdź instrukcje dostarczone przez producenta twoich wiązań. Tak, zgadzam się. Jeżeli chcemy sami ustawić wiązania, czego oczywiście nie polecam, bo jeżeli nie mamy o tym zielonego pojęcia, to lepiej jest pójść do serwisu i skorzystać z usług osoby, która przed nami takie wiązania widziała, niż kombinować ze sztuczną inteligencją i skorzystać z bardzo nieprecyzyjnego opisu. I tu znowu ta sama historia, tylko kto z początkujących będzie wiedział, jak oddzielić informacje prawdziwe i te punkty, które się zgadzają, z punktami, które się nie zgadzają. To jest ten, dla mnie ten problem. Ok, ostatnia próba. Obiecuję, więcej zanudzać nie będę. Ale teraz spróbujemy z butami. Jak wygrzać buty narciarskie w piecyku. No tak, słuchajcie, no jest moim zdaniem wesoło, ale więc tak, wygrzewanie butów narciarskich w piecyku może pomóc w dopasowaniu ich do twojej stopy i zwiększeniu komfortu jazdy. Oto kilka kroków,
które można podjąć, aby wygrzać buty narciarskie w piecyku. Jeszcze nie ma ani jednego słowa, że to musi być specjalny piecyk, a nie na przykład taki piekarnik na gaz w naszej kuchence w dość starej kuchni. No ja akurat w Warszawie mieszkam w mieszkaniu, gdzie jest piekarnik na gaz i ja bym tam butów narciarskich raczej nie wstawiał. Przygotowanie butów. Upewnij się, że buty są czyste, suche przed rozpoczęciem procesu wygrzewania. Usuń wkładki, sprawdź, czy wnętrze buta jest wolne od jakichkolwiek przedmiotów lub nadmiaru wilgoci. Zgadza się. Regulacja temperatury piecyka. Skonsultuj się z instrukcją piecyka lub producentem, aby dowiedzieć się, jaka jest temperatura odpowiednia do wygrzewania butów narciarskich. Ważne jest... Aha, z instrukcją piecyka lub producentem. Ja bym się raczej skonsultował z instrukcją butów narciarskich, w jakiej temperaturze powinniśmy je wygrzewać. Ważne jest, aby nie przekraczać zalecanej temperatury, aby uniknąć uszkodzeń butów. Umieszczenie butów w piecyku. Umieść buty w piecyku tak, aby obieg ciepła równomiernie docierał do wnętrza butów. Upewnij się, że język buta jest odpowiednio rozłożony, aby ciepło mogło dotrzeć do wszystkich części wewnętrznych buta. Okej, mogę się zgodzić. Czas wygrzewania. Czas wygrzewania butów może się różnić w zależności od rodzaju materiału i potrzeb, więc konsultuj się z instrukcjami lub zaleceniami producenta. Zazwyczaj proces wygrzewania trwa od kilkunastu do kilkudziesięciu minut. Dobra. No, 20 to kilkadziesiąt, kilkanaście, raczej powiedziałbym kilkanaście. Ale częściowo mogę się zgodzić. Ostrożność. Ważne jest, aby monitorować buty podczas procesu wygrzewania i regularnie sprawdzać ich stan. Unikaj pozostawiania butów w piecyku bez nadzoru i nie przekraczaj zalecanego czasu wygrzewania, aby uniknąć przegrzania lub uszkodzenia butów. Dopasowanie butów. No, z tym punktem piątym mogę się zgodzić. Dopasowanie butów. Po wygrzaniu butów możesz je założyć na stopy i delikatnie zacisnąć, aby dopasować je do kształtu stopy. Możesz także chodzić w butach po miękkiej powierzchni, aby pomóc w dopasowaniu się do stopy. No więc raczej bym nie chodził w wygrzanych butach, bo jak powyginamy podeszwy, to będzie z tym bieda, żeby potem to pasowało do wiązań. Pamiętaj, że wygrzewanie butów narciarskich w piecyku może wpłynąć na trwałość i wydajność butów. Zawsze postępuj zgodnie z instrukcją producenta i jeśli masz wątpliwość, skonsultuj się z profesjonalistą w sklepie narciarskim lub serwisie narciarskim, aby uzyskać pomoc i rady. No więc tak. Częściowo się zgadza, ale słuchajcie, tu nigdzie nie ma napisane, że powinien to być specjalny piecyk. Powinien to robić człowiek, który ma o tym pojęcie. Bo jeżeli wydaje wam się, że przecież to jest jasne, że to musi być specjalny piecyk do wygrzewania butów narciarskich, którego temperatura nie przekracza, załóżmy, 120 stopni, bla, bla, bla i tak dalej, równomiernie z wentylatorem rozkłada temperaturę. To nie jest tak. Ludzie robią tak strasznie głupie rzeczy, że trudno jest w to uwierzyć. Nie bez przyczyny na wszystkich konserwach, które sprzedawane są w Stanach Zjednoczonych, napisane jest, żeby nie wkładać ich do kuchenek mikrofalowych, dlatego że mogą eksplodować. No po prostu ludzie robią tak wariackie rzeczy, że jeżeli ktoś przeczyta to tych 6 punktów, to jestem w stanie się założyć, że prędzej czy później jakieś buty narciarskie znajdą się w gazowym piecyku. Nie wygłupię się. To jest prawie pewne. If I'm supposed to keep them in there for just 10 minutes. All right, I got my gloves. Got that all loaded up, and even though I want to cook these for 10 to 12 minutes, I'm going to set my timer for 5 minutes, just in case. We want to make sure that you don't burn anything here. Dlaczego? Dlatego, że tutaj nigdzie nie jest napisane na początku, słuchajcie, nie róbcie tego, bo tego dobrze nie zrobicie sami. Idźcie do sklepu, niech wam to zrobią w serwisie, niech wam to zrobi człowiek, który to przedtem już wykonywał, taką pracę. No i tak dalej, i tak dalej. Przykładów można by mnożyć bez końca. Ja was już pozostawię tym razem z małą niespodzianką, dlatego że ja zadawałem pytania techniczne, ale Michał Szypliński ma jeszcze parę fajnych ciekawostek, które też mogą was zainteresować. A więc zmieniamy się z Michałem. Dzień dobry. To ja, już Tomek mnie zapowiedział, więc nie będę się przedstawiał drugi raz. Ale jeszcze chciałem jedną rzecz o czacie GPT, ponieważ Tomek mówił o sprawach sprzętowych, zresztą tak jak wspomniał, pytania dla niego przygotowaliśmy w ten sposób, że wcześniej ich nie wpisywaliśmy, żebyście widzieli też reakcję na żywo na odpowiedzi. Natomiast ja
jedno pytanie mam, nie będę tutaj udawał, że je wpisuję, bo zrobiłem to wcześniej, a już ponownie sztuczna inteligencja odpowiada inaczej, bo ma to też do siebie, że te odpowiedzi nie są identyczne, bo one nie są po prostu kopią jakiejś strony, tylko to rzeczywiście cały czas ewoluuje, uczy się. No ale tuż przed nagraniem tego programu stwierdziłem, właściwie powiedziałem Tomkowi, że jeszcze o ile w sprawach sprzętowych często te odpowiedzi są poprawne i spójne z tym, co uważamy, bo akurat na inne pytania często ChatGPT odpowiada poprawnie, zresztą sprawdźcie to sami. Natomiast powiedziałem, że jest to idealne narzędzie do sprawdzania danych historycznych, jeśli chcemy na szybko sprawdzić na przykład, kto zdobył medal podczas Igrzysk Olimpijskich w danym roku. No i wpisałem pytanie o sukcesy mojego kolegi Maćka Bydlińskiego i zapytałem ChatGPT, jaki medal na Igrzyskach zdobył Maciej Bydliński. I w odpowiedzi uzyskałem następującą treść. Maciej Bydliński, polski narciarz alpejski, zdobył brązowy medal na Igrzyskach Olimpijskich. Osiągnięcie to miało miejsce w 2010 roku w Vancouver. Bydliński stanął na podium w konkurencji slalomu mężczyzn, zajmując trzecie miejsce i zdobywając brązowy medal olimpijski. Był to pierwszy medal olimpijski dla Polski w narciarstwie alpejskim od 1972 roku. No więc, skuszony taką odpowiedzią, zapytałem jeszcze, czy może drugi narciarz z mojej epoki miał równie duże sukcesy i zapytałem, a jaki medal na Igrzyskach zdobył Jakub Ilewicz. No i tutaj już zgodnie z prawdą ChatGPT odpowiedział, że Ilewicz nie zdobył medalu na Igrzyskach Olimpijskich. No ale jeszcze chciałem, ponieważ nie wiedziałem, z kim Bydliński stał na podium w Vancouver, więc zapytałem, żeby wymienił medalistów Igrzysk Olimpijskich w Vancouver w konkurencji slalom. No i cóż się dowiedziałem? Że złoty medal zdobył Giuliano Razzoli, srebrny Kostelicz, a brązowy, uwaga, Andre Myhre. No i jeszcze chwilę podyskutowałem z czatem GPT na temat tych medalistów. Przepraszał za zamieszanie, że wprowadził mnie w błąd i napisał, że oczywiście brązowy medal zdobył jednak Maciej Bydliński. Jak było naprawdę, możecie sprawdzić w danych historycznych, ale nie w tym urządzeniu. Także zachęcam do tego, byście poeksperymentowali. Być może zadacie takie pytanie sztucznej inteligencji, na które odpowiedź będzie bardzo zabawna. Napiszcie w komentarzu, czego dowiedzieliście się o narciarstwie. No i mimo wszystko zachęcamy do tego, by korzystać z wiedzy ludzi, którzy naprawdę się na tym znają. Na pewno będzie to z korzyścią dla waszego narciarstwa. A teraz na koniec to, do czego uważam, że ChatGPT nadaje się świetnie. W tym się nie pomyli. Napisz wierszyk o narciarstwie. Długo myśli, to będzie jakieś dzieło. W górach białych, gdzie zima króluje, tam narciarze śmiało swoje szlaki przebijają. Na stoku górskim, na białym śniegu, są wolni i pełni energii. To dla nich przyjemność wielka. Co to za dziadostwo? ChatGPT. Jeśli bawiliście się tak samo jak i ja przy tym materiale, to prosimy o łapkę w górę, zasubskrybujcie nasz kanał, żeby otrzymywać informacje o kolejnych naszych nagraniach. Tak jak wspomniałem, dajcie znać w komentarzach, co wam powiedziała sztuczna inteligencja na temat narciarstwa. No i zachęcamy do wspierania nas w programie Patronite. Dzięki wam, drodzy patroni, bardzo dziękuję z tego miejsca. Jesteśmy w stanie nagrywać kolejne filmy. Do zobaczenia.